kopki. Będzie to chyba piąta część, którą stworzę. Dzisiaj znajdujemy się w takim terenie, trochę pól. Jakiś taki nieco stary lasek. Niedaleko są zabudowania, także może coś ciekawego wyjdzie. Postaram się więcej informacji udzielać Wam związanych z sygnałami, które daje Adebro i oznaczeniami na poszczególne metale. Może komuś się to na przyszłość przyda, a takie zapytania się pojawiają na YouTube, także do zobaczenia przy ciekawym sygnale. Proszę tu, przy drodze, bardzo stabilny sygnał, 63-64. Może to być sygnał na moniaka, a może to być też coś innego. Jest to na wierzchu, także nie kopię, ale jest, proszę bardzo. Ktoś po prostu był na grzybach i zgubił 62-63 sygnał. Barak z gruntu ma na 82 akurat ustawione. To jest 2 grosze z Bulteza. Wskazanie 80-81. Też bym postawił na Polmosa, ale czasami są większe miedziane przedmioty. Polmosik. Tu mamy trochę inne wskazanie już w końcu. 58-59. Bardzo stabilny sygnałek. Patrzymy. Pewnie będzie to kolejny moniak współczesny. Na miejsce na grzyby, także tutaj dużo ludzi chodzi, gubi kasę. Jest to część od lampy naftowej. To jest pokrętło, którą się kręci, wychodzi knot do góry. Także kołaczek złom. Sygnał 77-76. Denar króla Polmosa, jak dziś usłyszałem ostatnio, czy dukat króla Polmosa. Patrzmy. Ulubiona rzecz Adebro, sygnalizowana jako kolorek. Okrągły, zardzewiały przedmiot. Sygnałek 66-67. Na razie nic ciekawego nie wykopałem. Jeden guzik górniczy. Złomek, stary młotek. Także jest ogólnie lipa jak na razie. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Dobra, jest monetka. Jest moneciak, a już widzę daleko, że to jest. Ten fanik chyba, 10 ten faników, tak. Z kłosami tak zwana. ...1925 rok. Takim ładnie zachowana.
6, 70. No, już jest. O, buziołek. Guzik. Nawet bez pętelki guzik. Groszek jakiś. Bez żadnych sygnatów, bez niczego. Jednolity sygnał, jednolite wskazanie. Zobaczymy, co to może być. Padło. Jednolity sygnał, a to jest złotówka z PRL-u. Nie aluminiowa, tylko ta niklowa bodajże. Ale przynajmniej jakieś monetki zaczynają wychodzić. Jak się nachodziłem, nakopałem, narzekałem ciągle, że tubki od pasty wychodzą, no teraz mamy monetkę. Nie nagrywałem sygnału, ale sygnał około 80, czyli stawiam na jakiegoś miedziu niklo. Zobaczymy. Aluminiowe 50 feningów. No całkiem zachowane. Z rocznika bodajże 34, ale jeszcze dokładnie nie widzę. Mam już kilka takich monetek, także dlatego nie boję się szorować. No nie odczytam w tym momencie tej monetki. Ale już coś się znowu zaczęło dziać. Bardzo ładny, stabilny sygnał. 63-65. Żeby to była tubka. Albo owiana kulka. Największa ilość fantu dzisiaj wykopane właśnie to takie śmieci. Owiana kula jest, ale stara, bardzo stara bym nawet powiedział. O. Tak to wygląda. I widać, że to jest stary pocisk od jakiegoś naboju. Ołowiany.